Warzywa i owoce są nośnikami pestycydów i środków chemicznych. Znaczna część z nich nie rozpuszcza się w wodzie, więc zwykłe opłukanie, tak jak robi to większość z nas, niewiele daje, poza tym, że przyspiesza namnażanie mikroorganizmów, które roznoszą się z wodą. Dlatego, by pozbyć się pestycydów i środków chemicznych z powierzchni żywności, musimy sięgnąć po inne narzędzia. A jest to ocet albo kwasek cytrynowy i soda oczyszczona. Aby usunąć szkodliwe bakterie, należy płukać warzywa i owoce w wodzie o odczynie kwaśnym przez 5 minut. Na 1 litr wody dajemy około pół szklanki octu, może być też jabłkowy, albo 2-3 łyżki kwasku cytrynowego. Aby usunąć pestycydy, po wyjęciu warzyw i owoców z wody kwaśnej płuczemy je w wodzie o odczynie alkalicznym przez kolejne 5 minut. Na litr wody dajemy jedną czubatą łyżkę sody oczyszczonej. Na końcu produkty opłukujemy w czystej wodzie. Odczyn kwaśny pozwoli pozbyć się niechcianych bakterii, takich jak E. coli, listeria czy salmonella. A odczyn zasadowy usuwa pestycydy. Po takim płukaniu, w zależności od użytych do oprysku substancji, woda może stać się mętna, a nawet żółta. Bardzo często na jej powierzchni tworzą się tłuste smugi. Pamiętaj, że tak umyte warzywa i owoce są dużo zdrowsze i pyszniejsze niż te pokryte pestycydami. Znasz ten sposób?